Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Bezpieczeństwo imprez masowych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W skład służb informacyjnych wchodzą osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, których dobór należy do obowiązków organizatora imprezy masowej. Co ważne, w skład służb informacyjnych wchodzi również speaker zawodów sportowych. Podstawowym zadaniem służb informacyjnych jest podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych. Służby informacyjne są uprawnione m.in. do sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień, wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń albo inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, z wyjątkiem legalnie zakupionych na imprezie masowej, środki odurzające lub substancje psychotropowe, wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu, terenu, a w przypadku niewykonania tych poleceń, wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. Służby informacyjne mają obowiązek informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze, informowania o udostępnieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych, nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie masowej, niedopuszczenia osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności, niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych, obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób, pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu, obiektu, terenu i regulaminu imprezy masowej, reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.